Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na bardzo prosty przepis. To danie będziecie mogli zjeść zarówno na śniadanie, na obiad albo na kolację. Jest bardzo proste w przygotowaniu. Składniki są ogólnodostępne, więc to będzie taki przepis, który lubicie najbardziej. Z tego co wiem, bo lubicie proste przepisy. Będziemy dzisiaj robić omlet po tajsku. Omlet z wieprzowiną, tak, z takim troszeczkę pikantnym sosem. Ale oczywiście, jeżeli nie lubicie pikantnych potraw, to będziecie sobie mogli te proporcje oczywiście według siebie zmieniać. Wszystkie składniki będziecie mieli podane w opisie filmu, także już nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Na początek przygotujemy wieprzowinę. Tutaj rozgrzewają mi się dwie łyżki oleju arachidowego. Dodaję dymkę, te takie jaśniejsze końcóweczki. Będę tutaj obsmażać przez minutę. Ta dymka ładnie zaromatyzuje ten olej arachidowy, dzięki czemu później też mięso będzie bardziej smaczniejsze. I można dodać już wieprzowinę. Mam tutaj 200 g mielonej wieprzowiny. Będę ją obsmażać do momentu, aż nie zmieni koloru na taki szary. Oczywiście tutaj warto sobie przy pomocy narzędzia, którym mieszacie te składniki, tak sukcesywnie rozdzielać na mniejsze kawałeczki. Ale pięknie pachnie. I do tego przepisu przyda Wam się ta pasta. Tak wygląda w środku. To jest pasta z tajskiej bazylii. Ona jest pikantna, ale mnie to nie przeszkadza, bo ja bardzo lubię pikantne potrawy. Dodam jedną łyżkę, a nawet jeszcze tutaj troszeczkę, bo się tutaj te listki bazylii zaplątały. I garść kolendry. Oczywiście osoby, które nie lubią kolendry, bo będą takie na pewno, to mogą sobie zastąpić natką pietruszki albo świeżą bazylią. To już zostawiam Waszym gustom. Jak zauważyliście, w ogóle nie doprawiam innymi przyprawami tego mięsa, ponieważ już w tej paście są wszystkie składniki, które się powinny tutaj w tym daniu znaleźć. Polecam sobie zakupić tą pastę, bo bardzo smaczne jest dla niej właśnie taki kurczak z tajską bazylią. U mnie na kanale jest już przepis, podlinkuję Wam w prawym górnym rogu. Będziecie sobie mogli ten przepis odtworzyć. Ja jeszcze zostawię na jakieś 1,5 minuty. Niech się tutaj te składniki łączą i za chwileczkę już przejdziemy do zrobienia omletu. Tutaj w naczyniu mam ugotowany już makaron jajeczny, 200 g. Możecie użyć dowolnego makaronu jajecznego, może to być nawet makaron, który Wam zostanie na przykład po niedzieli, jak za dużo ugotujecie do rosołu. Naprawdę ten makaron będzie się świetnie sprawdzał. I dodaję 4 jajka. I przyprawiam sosem rybnym. Tak około pół łyżeczki od herbaty. Teraz tutaj postaram się to wymieszać bardzo mocno. Próbowałam już różnych metod. Powiem Wam szczerze, najpierw kiedyś ubijałam jajka i dodawałam makaron. Ale jakoś właśnie w tą stronę, jak dodam jajka do makaronu i ubijam wszystko razem, wydaje mi się bardziej stosowną metodą, ale to już musicie sami zadecydować, jak będzie Wam wygodnie. I teraz będę go smażyć, jak widzicie, na takiej dużej patelni do naleśników. Mimo tego, że tutaj jest dno nieprzywieralne, to ja jednak dodałam troszeczkę oleju. I teraz najlepsza część zabawy.
Oczywiście to nie jest omlet, który zjem sama. Podzielę się tutaj z moim mężem. To porcja naprawdę będzie spora. I teraz trzeba będzie obsmażać z każdej strony na złoty kolor. Ja tak lubię, jak troszeczkę omlet jest bardziej zarumieniony, ale wiem, że są osoby, które wolą, jak jest taki bardziej puszysty, to też zostawiam waszym gustom. O gustach się nie dyskutuje. Dzisiaj to już stąpałam po cienkim, kruchym lodzie z omletem, bo jak widzicie, jest dosyć tutaj już przypieczony. Lubię przypieczony, więc będzie mi smakował. Chwilkę jeszcze, niech się na tej drugiej stronie przysmaży, jakąś minutę. I teraz jest już przewrócony z powrotem na tą stronę, gdzie widać makaron. Ja wam darowałam ten etap, kiedy przewracam omleta, ponieważ nauczona doświadczeniem wiem, że mogłoby to się różnie skończyć, a wolałam nie ryzykować. I teraz już dodam farsz. Uwierzcie mi, omlet będzie przepyszny. I teraz trzeba tak delikatnie omlet złożyć i za chwileczkę go przełożę na talerz. Omlet jest już na talerzu. Przyprawiłam go sriracha mayo. Dodałam kolendry, dodałam jeszcze chili. I zaraz będę jeść, bo jestem bardzo głodna. To będzie dzisiaj moje śniadanie. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Polecam, zaglądajcie do mnie, odzywajcie się do mnie. A ja wkrótce już wrócę do was z kolejnym przepisem. Cześć!